Cześć, zapraszam Was w takim ciągu cyklu scrapbookingu dla początkujących na najprostszych kwiatach z foamiranu. Nie wiem, czy one pojawią się po kwiatach z papieru, czy jeszcze przed, ponieważ ja kwiatów z papieru dawno nie robiłam. Jakby foamiran jest dla mnie przyjemniejszym materiałem, łatwiejszym i przede wszystkim ładniejszym do robienia kwiatów. Więc na początek, z racji tego, że to jest cykl dla początkujących, to foamiran to jest taka pianeczka cienka, około chyba 1 mm. Czasami są grubsze, ale chyba już dawno ich nie widziałam w sklepie takich grubszych, bo miałam, używałam, no i z grubszą pracuje się o wiele trudniej niż z taką właśnie mięciutką. Foamiranu jest kilka rodzajów, ale jeśli kupujecie w sklepach scrapbookingowych, to większość foamiranu będzie do formowania na ciepło dedykowana. Może być ewentualnie określona jako foamiran irański. Takie używa się określenie. Jest jeszcze foamiran, który formuje się na zimno. I ja wiem, że osoby, które tworzą w kwiaty, oczywiście też spróbują nim tworzyć na ciepło, że da się, to ja wiem, aczkolwiek jest bardzo łatwo ten foamiran sobie po prostu zjarać na żelazku. Bo żeby tworzyć kwiaty z foamiranu, właśnie takiego formowanego na ciepło, trzeba mieć narzeczony foamiran. Mój jest w takim kolorze ekri, fajny, bardzo taki uniwersalny kolor. Uważam, że takie ekri, jasno-brzoskwiniowe i białe kolorki są super na start swojej przygody. Nie szalejcie za bardzo z kolorami, bo praktyka jest taka, że raczej się tych kolorowych foamiranów rzadko używa i prawdopodobnie na początku swojej przygody byście po nie nawet nie umieli sięgać po kwiaty po prostu z tego foamiran do swoich kompozycji. Po prostu mógłby ten efekt być nazbyt taki pstrokaty na sam początek i moglibyście nie być zadowoleni z ostatecznego rezultatu. Więc musimy mieć piankę. Tak naprawdę nie musimy mieć wykrojników. Możecie wycinać kwiaty z jakiegoś szablonu. I ja tak na samym początku robiłam. Są do kupienia takie foremki do ciasta. Poleciałam po taką właśnie foremkę. To jest taka foremka właśnie do ciasta, którą myślę, że no jeśli macie dzieci, to raczej gdzieś tam ciastka piekliście i może są takie właśnie kwiatki 6-5-płatkowe się może trafią. No i je po prostu odrysowujemy. Oczywiście też może być szablon wydrukowany i ja też takich korzystałam i po prostu tu robiłam nacięcia, składałam te płatki na przykład, żeby były w miarę symetryczne. Tak robiłam właśnie nacięcia. Jakby wchodzimy później już na level wyżej i mamy już raczej wykrojniki. Myślę, że każdy, kto trochę dłużej już skrapuje, to ma wykrojniki i raczej nie wyobraża sobie właśnie funkcjonowania bez nich. I ja też jestem już na takim właśnie etapie, odkąd mam maszynkę, odkąd zaczęłam robić kwiaty, no to polubiłam to po prostu. No jest to o wiele wygodniejsze niż wycinanie tych szablonów ręcznie. Więc poza naszym szablonem, tak, czy wykrojnikiem do kwiatka, jeśli chodzi o to, czy to ma być 6, 4, 5-płatkowy, słuchajcie, to wszystko nie ma samego znaczenia na to, że będziecie mieć ten kwiatek zrobiony, tak? Tylko ma to takie znaczenie, że te kwiaty będą wyglądać po prostu zupełnie inaczej, inaczej się będą formować. My tutaj robimy najprostsze możliwych kwiatów z foamiranu, więc one naprawdę, jakikolwiek wykrojnik, szablon zrobicie, będzie dobrze. Myślę, że trochę lepiej jest, jak one są robione z wykrojnika, ponieważ wtedy na bank będą te płatki symetryczne, jak wycinacie ręcznie, to może się zdarzyć, że one nie będą idealnie równe i to może być niestety widoczne w tak prostych płatkach bez wygniatania, tak, bo robimy dzisiaj kwiaty bez wygniatania, więc jeśli nie wiem, nie macie wprawy gdzieś tam, no to pokażę Wam, jak właśnie te kwiaty bez wygniatania wyglądają. Żelazko jest też niezbędne. Może być jakieś inne źródło ciepła, ale na żelazku jest najwygodniej i poza tym możecie kontrolować też tą temperaturę. Moje jeszcze jest niewłączone. Ja mam zwykłe żelazko, które mam w domu, używam w domu, bo ja nim nie prasuję praktycznie, mało co prasuję, a poza tym nawet jeśli to pilnuję właśnie, żeby ta powłoka, ta tafla żelazka była czysta, żeby ta stopka, nie, to jest stopka, czy to jest stopka?
Tak rzadko używam, bo ja nawet nie znam się na częściach żelazka. Tak, staram się po prostu, żeby to zawsze było czyste. Nic tutaj nie zostawało na tym żelazku, gdyby się przyszło mi nagle go używać. Tak generalnie to używam go bardzo mało. Co, możecie mieć osobno jakieś żelazko. Kiedyś tak właśnie miałam takie, takie zniszczone trochę żelazko właśnie, gdzieś tam przypalane częściowo, niedoczyszczone, to właśnie używałam do foamiranu. No i słuchajcie, z naszej pianki, naszego foamiranu, powycinałam już płatki. Osobiście najbardziej lubię pięciopłatkowe. Muszę powiedzieć, że mają w sobie według mnie... No nie wiem, ta liczba po prostu jakoś mi bardziej odpowiada niż na przykład właśnie takie czteropłatkowe. Robię czteropłatkowe oczywiście, ale no moim pierwszym wyborem będą zawsze pięciopłatkowe kwiatuchy. I zrobimy sobie duże na wideo, bo na pewno będą one dobrze widoczne. Może jeszcze trochę tych maluchów zrobię, ale prawdopodobnie już na przyspieszeniu Wam wrzucę. Tak po prostu, żeby pokazać, jeśli będziecie chcieli więcej zobaczyć stworzenia kwiatów, poza moim gadaniem. Super do kwiatów sprawdzą się takie stemple. Wyciągnę z folii, to nie będzie się tutaj odbijać światło. Ja mam stemple z Craft New Design, to jest C024. Takie, o, takie kuleczki. One, zaraz zobaczycie, one są dość duże, te kulki, one nie są takie, te kropeczki nie są takie maciupieńkie, one są dość grube. Niestety uważam to za wadę. Jak widzicie, w ogóle nie używałam jeszcze tego dużego stempla chyba ani razu, zawsze używam tych mniejszych. To jest to, że po prostu te kulki robią się, te kropeczki są takie dość grube. Średnio lubię używać je na foamiranie, ale tutaj akurat na te kwiaty będę potrzebować do projektu. I klientka sobie zażyczyła, że ona chce właśnie te kropeczki i wykorzystam sobie już przy okazji, ponieważ będę tutaj tuszować kwiaty, no to nie chcę robić ich, wiecie, tutaj na tym tle takim wrzuconym, mam takie nowe tło marmurkowe, bardzo ładnie ono wygląda. Dobra, na tej folii trochę się odbija, więc wezmę sobie taki niezbyt udany wydruk wezmę. Foamiran można barwić tuszami, można barwić pastelami, są chyba osoby, które barwią kwiatami, różne są. Ja barwię albo suchymi pastelami, mam taki duży set, nie chcę teraz wyciągać, już tutaj się kręcić, mam taki duży zestaw właśnie suchych pasteli. Jak obejrzycie sobie jakieś inne moje filmy właśnie z kwiatami z foamiranu. Aczkolwiek ja robię bardzo proste kwiaty z foamiranu, bo właściwie te i jeszcze takie wygniatane i właściwie więcej nie robię jakichś udziwnionych form z foamiranu. Uważam, że takie najprostsze kwiaty są najładniejsze. I jakąś tam gąbeczkę. Może być zwykła taka gąbeczka, słuchajcie, no może nie zmywak, ale są takie silikonowe. Silikonowe to chyba nie jest dobre określenie, ale są takie... gąbeczki do makijażu, takie jednorazówki jakby. W Chińczyku ja gdzieś tam możecie chyba kupić jeszcze. I ja kiedyś je używałam właśnie. Zostałam, bo mój kot po prostu ciągle mi je podkradał. A ja się trochę bałam. No była taka fajna zabawa właśnie. No, on sobie podkradał te gąbki, a ja się trochę bałam właśnie, że gdzieś tam potruje się tym tuszem. No bo on po prostu gryzł te gąbki, wrzuca sobie je do miski. No wiecie, po prostu chciał tak zwrócić na siebie uwagę w taki sposób. Zaczęłam mieć takie, bądź takie na trzonku, no bo po prostu on ich nie był w stanie gdzieś tam ukraść, no bo jak korzystałam, no to one były przymocowane, nie leżały gdzieś tam luzem. Chociaż czasem gdzieś tam wyczekiwał, żeby do pudełeczka, gdzie one leżą te gąbeczki luzem, gdzieś tam się dorwać. Więc tuszuję sobie ten środeczek. Możecie barwić zewnętrzne płatki, możecie na kilka różnych kolorów. Ja ponieważ tutaj kwiaty robię pod konkretny projekt, no to jakby nie szaleję, robię je w tym samym stylu wszystkie, bez jakichś szaleństw zdecydowanie. Jeden tusz tu zupełnie wystarczy. Suche pastele, jeśli macie. No ja akurat tak się składa, że miałam w domu, bo moja mama ma też duszę artystyczną i
i gdzieś tam jak malowała z pastelami, to kupiła sobie taki kiedyś duży zestaw pasteli, więc ja go sobie przywłaszczyłam i one nadal są w ogóle niezużyte, tyle lat mają, słuchajcie, i niezużyty taki duży zestaw. W sumie niczym innym nie barwiłam przez długi czas Flamiranu, stosunkowo od niedawna mam tusze, świetnie właśnie sprawdzą się te tusze Memento. Ja mam kolorek Toffee Crunch, który się nazywa Toffee Crunch. Gdzieś chyba u kogoś nawet podpatrzyłam, może nawet nie konkretnie ten kolor, ale właśnie takie beżowe kwiaty. Bardzo mi się to spodobało. No i widzicie, zostało ze mną na dłużej. Tu widzę, że jakiś płatek jest brudny. To sobie odwrócę w drugą stronę. Taka trochę mozolna praca, do której warto sobie w moim przypadku na pewno włączyć serial. Więc zaraz sobie zostawię resztę kwiatków właśnie na takie posiedzenie z serialem, a z Wami tutaj zrobię ciąg dalszy. A jeszcze z tą karteczką, bo tak, wezmę sobie ten środkowy stempelek. Tak sobie myślę. No i zrobię odbitkę po prostu na płatkach. O. I widzicie, one są takie właśnie, dość grube są te kropki, no i są takie drobniusie. I właśnie marzy mi się jeszcze kupić sobie właśnie taki drobniusi stempelek. Nie jest to wymagane jakby na początku. Ja osobiście, nie wiem, mi się na Flamiranie te kropki nie podobają. Wolę, jak one wyglądają na kwiatach z materiału. Uważam, że wyglądają o wiele ładniej. Tutaj sobie użyję tą mniejszą kropki, te mniejsze kropki. Ewentualnie, no nie wiem, mogę spróbować trochę słabiej przycisnąć, to trochę lepiej to wygląda, ale są firmy, które mają takie właśnie drobniusie płatki, kropeczki, to lepiej wygląda. No albo chociaż jakby nie nakładać tusz na te wielkie krople. No ale to nie jest za łatwe do ogarnięcia, może tak powiem. Pójdę sobie tak trochę na skróty i dam na drugą stronę. Mam oczywiście drugi bloczek, ale dobra. Tak też się da. I nawet jeśli to jest tusz wodny, no to ja od razu wycieram. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, od czego mi się zrobił ten stempel taki czerwonawy, szczerze powiedziawszy, bo nie używałam chyba żadnego tuszu, który mógł tak barwić. Nawet takiego koloru jakby nie pamiętam, czy używałam. Zresztą to jest jakiś różowy, a tak się wydaje, że to jest poczerwieni jakieś. No, nawet nie pamiętam, żeby to mogło. Nie wydaje mi się, że to mogło tak zabarwić, nie? Do naszych kwiatów świetnie sprawdzą się takie kuleczki zakrzywione. Można oczywiście formować kwiaty na dłoniach, w palcach i o ile nie macie długich paznokci. I ja tak właśnie robiłam na samym początku, ale już mówię z doświadczenia, że lepiej jest na dłutkach. Przynajmniej no, nie jest lepiej na dłutkach. I jak widzicie, w ogóle ta najmniejsza kuleczka jest najbardziej używana, bo jest taka już brudna tutaj. To takie są dłutka, które w scrapbookingu znajdziecie w sklepach scrapbookingowych właśnie do formowania kwiatów, ale znajdziecie je też w innych jakichś sklepach plastycznych z asortymentem do modelarstwa, rzeźbiarstwa. To są po prostu dłutka gdzieś tam do rzeźbienia, chyba coś takiego można poszukać nazwy. Mam teraz taki właśnie jeden pojedynczy. Od razu mówię, nie warto kupować pojedynczych, a tym bardziej drewnianych. Uważam, że te z metalu są o wiele lepsze, bo kupicie jeden, ja tak kupiłam po prostu jeden, a na spróbowanie. A potem się okazuje, że no przydałoby się więcej po prostu tych dłutek właśnie pod każdy rozmiar i dlatego mówię, że lepiej już kupić sobie zestaw, a nie właśnie pojedyncze sztuki. Do formowania kwiatów przyda się jakaś gąbka. W przypadku Flamiranu może być nawet zwykła taka gąbka, wiecie, zmywak po prostu, i ja tak używałam. Ale tutaj mam kawałek gąbki tapicerski, przykryty w ogóle materiałem, ze względu, że ja pracuję na kwiatach z materiału i ta gąbka tapicerska nie jest odporna na temperaturę.
No nie wygląda to najpiękniej, ale wiecie, takiej jakiejś poszóweczce mam tą gąbkę schowaną. Ważne, że się sprawdza, a że nie wygląda, to się mówi trudno. To się mówi trudno. Żelazko już mi się tutaj nagrzało i weźmy sobie najpierw te większe płatki, będzie łatwiej. Jeśli chodzi o temperaturę, to ja ustawiam tak przed dwoma kropkami. Jak się boicie na sam początek, czy Wam się ten foamiran nie zjara, to zalecam tutaj właśnie nastawienie sobie na najniższą z możliwych temperatur. Ale może się tak skończyć po prostu, że będzie to dla Was za niska temperatura. No ale to wszystko, mówię, zależy. Przykładam sobie płateczek i jak mi się właśnie tak zaczyna obkurczać, to sobie go ściągam i wbijam kuleczkę w środek. Do tych kwiatów no, dużo formowania nie ma. Jeśli chcecie coś więcej formować, to właśnie możecie tak na paluszkach na przykład płateczki powyginać. Albo na kulce w ten sposób porozciągać ostrożnie, bo foamiran łatwo przerwać, więc bez użycia dużej ilości siły. I taki foamiran odstawiam na bok. Ja staram się zawsze formować kwiatek od razu jak tylko ściągam go. Od razu jak go ściągnę, to zaczynam go formować. Jeśli nie macie dłutek, to zaraz Wam pokażę. Tutaj możecie na przykład użyć do wiatania środka jakiegoś trzonka pędzla na przykład. I tak nam się podnosi płateczek. Bardzo proste kwiaty. Troszeczkę podniosę temperaturę na dwie kropki, już tak na bank, żeby było. Muszę poczekać, aż mi się tylko nagrzeje żelazko. Jeśli nie macie dłutek, tak, albo nie chcecie tak właśnie wygniatać płatków, to słuchajcie, przykładamy kwiatek i to jest chyba taki mój najczęściej używany sposób i zostawiam. One się wygięły, te płatki, i to jest moja masowa produkcja już. I one tak się właśnie wyginają, te płatusie. Tak to wygląda. No i po prostu rozkładam sobie na tą moją docelową stronę, która mi się podoba. Wbijam kulkę, przytrzymuję chwilę. Sam płatek jeszcze będzie do modelowania, kiedy będziemy kleić żelazkiem. Boże, żelazkiem. Klejem na gorąco. Kiedy będziemy kleić klejem na gorąco, bo od temperatury foamiran znów zacznie pracować, słuchajcie, znów będzie podatny na układanie. Ten trochę jakoś tak słabo, by się nie poparzyć. Musicie zobaczyć, że ten foamiran się kurczy, robi się taki do środka, zasysa się. Okay. I mamy po prostu nasz płateczek. I tak wszystkie po kolei. Bez właśnie gdzieś tam dudkowania. Te duże płatki to faktycznie wolę gdzieś tam na dudku porozciągać. One wtedy wyglądają troszeczkę tak, wiecie, pełniej. Ale zdecydowanie nie jest to obowiązkowe. Wciąż fajnie wyglądają te kwiaty, nawet kiedy tymi dudkami nie popracujemy. Okay. Widzę, że tutaj te trochę późno chyba ugniotłam, więc dobra. Z foamiranem też da się na zimno pracować, ale on jest zdecydowanie mniej plastyczny przez to. Wbijamy kulkę. No i taka praca czeka mnie tutaj ze wszystkimi płateczkami po kolei. Ten trochę za słabo.
Oczywiście im więcej kwiatków porobicie, to tym większą będziecie mieli wprawę. W ogóle ja już dawno nie robiłam kwiatów też z foamiranu, ale papierowych to już naprawdę wiele, wiele lat. Odkąd mam maszynkę do wycinania, to chyba nie robiłam kwiatów z papieru, więc będzie to trochę dla mnie wyzwanie, żeby pokazać Wam moją wersję kwiatów z papieru. Na pewno będę chciała je zrobić w takim trochę męskim stylu. Kiedyś kupowałam od jednej dziewczyny właśnie takie kwiaty, bardzo mi się to podobało, ale ona pisała mi, że już nie zrobi mi takich identyko, więc trochę szkoda. I ja chyba takich identyko też nie zrobię, ale będę się inspirować tymi kwiatami. Podłączyłam sobie klej na gorąco. Foamiran można oczywiście kleić innym Podłączyłam sobie klej na gorąco. Oczywiście foamiran można kleić innym spoiwem, że tak powiem. Klej ekspresowy będzie chyba jakby alternatywą, czyli jakaś kropelka. Ale no, uważam, że klej na gorąco jest bardzo niezbędny na początku swojej przygody ze scrapbookingiem, więc mam nadzieję, że jeśli chcecie właśnie przystąpić do swoich pierwszych prac, to gdzieś ten klej macie może po jakichś innych DIY-ach, które robiliście, jakichś tam innych pracach. Mam przygotowane pręciki. Ja kupuję pręciki tego typu. Bardzo lubię właśnie takie matowe. One są nazywane jakieś takie serduszkowe, czy coś w tym stylu, gdzie ja wyceluję środek kamery. Coś takiego. Takie wygięte są. Są oczywiście jeszcze takie na przykład okrągłe, matowe, błyszczące. No ja już używam tylko matowych, mało co błyszczące, chyba tylko na złote, na poesencję. Jeśli gdzieś jakieś mam, to chyba częściej dostaję niż kupuję po prostu sama. I je właśnie tworzę takie pakieciki na druciku. Po prostu ten drucik wbijam w płatek w ten sposób. Foamiran jest właśnie miękki, łatwo jest się przez niego przebić bez wysiłku. No i jak mam już nagrzany mój klej, o, jakiś farfocel zrobił. Tak. To nakładam tutaj na środeczku i wyciągam pręciki trochę w dół i układam tutaj te płatki według mojego gustu, według uznania. Może ten jest jakiś taki bardziej taki większy trochę. Ja robię swoje kwiatki co najmniej dwupłatkowe, w sumie głównie dwupłatkowe, rzadko robię trzypłatkowe kwiatki. Jakby dwupłatkowe mi w pełni wystarczają. I tutaj na dole, na trzonku tak ugniatam ten foamiran, żeby tak troszeczkę podnieść te płatki pod wpływem ciepła. No i taki właśnie mam płateczek wypukły, taki podniesiony. Bardzo lubię ten efekt. I to są takie naprawdę, naprawdę najprostsze kwiaty w moim odczuciu. Nie da się zrobić z foamiranu prostszych kwiatów. Wrzucam wyzwanie, żeby zrobić prostsze kwiaty. Znaczy się, jeśli chodzi o kształt, no bo wiadomo, można bez tych kropeczek. Aha, no bez pręcików, na przykład jakiś koralik, perełka, coś tego typu można dać, to też na pewno będą te kwiaty prostsze w wykonaniu, no bo nie będzie trzeba tych pręcików tutaj ogarniać. O. I kolejny płatek, może też jakiś inny. Taki podniesiony. Ja takie kwiaty z foamiranu jeszcze pryskam lakierem do włosów, słuchajcie. Mam taki wielki lakier do włosów kupiony w Hebe, chyba od roku go używam, jeszcze nie zużyłam właśnie i używam go do robienia takich kwiatów. Usztywniam po prostu nim foamiran na sam koniec. Okay. Zróbmy sobie jeszcze taki mniejszy, gdzie mam trochę mniej pręcików, czy wszystkie takie jakieś duże te pakieciki. To sobie zrobię.
Mam kawałek gdzieś tutaj druciku. O. I do tych mniejszych płatków, trochę właśnie mniej pręcików zawsze. A im większe płatki, im większy kwiatek, tym więcej pręcików upycham. Płatki w stosunku do siebie, jak widzieliście, przyklejam naprzemiennie, ale to jest jakby już kwestia waszego gustu, jak wam się będzie podobać. Staram się tutaj równać pręciki w miarę, żeby były na jednej wysokości. No i kleję. Tak. W sensie fajnie taki udał ten płateczek, taki właśnie sterczący taki. Dobra. Jeszcze jeden. Tak. I następna wersja właśnie, ta warstwa. I też tu ugniatam, żeby podnieść ten kwiatuszek tak troszeczkę do góry. O. I tak się prezentuje moja wersja kwiatów z foamiranu. Taki fajny pomysł właśnie na sam początek, nawet bez dłutek. Więc taki jest mój pomysł na kwiatki. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hejka!